pasakojama, kad skęsdama mergina ežerą prakeikia ir prisiekia laukti savo mylimojo. Parapsichologas aiškina, kad dvasia, palikdama mirusį kūną, iškeliauja į sudėtingą kelionę, kurią gali apsunkinti per didelis prisirišimas prie žemiškų dalykų ar neapykanta. Gal vis dėlto siaubo istorija kalba tiesą? Ta vendrovka, ona potrzebuje jakiejś porcji energii, powiedzmy, po śmierci, żeby przeszła by w inny wymiar. Jeżeli tej porcji ona nie utrzymuje, to ona gdzieś zatrzymuje się w tym tak zwanym mieście między światów, czyli ono nie może trafić tam, gdzie musi dalej iść. I każda śmierć to jest wyrzucenie tego potencjału, gdzie może ta dusza zbiera to po krupelce, żeby w końcu gdzieś odejść w swoje światy. I to jest tak jakby jechalibyśmy autem i kończyłoby się nam paliwo i my próbujemy te paliwo z jakiegoś innego auta wziąć. No. Galbūt merginos dvasia to ir siekia. Vien per pastaruosius metus šiame ežere nuskendo net 4 vyrai, kai kurių kūnai taip ir liko nerasti. Andžejus neskuba kaltinti dvasios, nes jeigu tokia egzistuoja, ji yra pasiklydusi ir dažnai pati nesupranta, kad jos žemiškasis gyvenimas jau baigėsi. Eksperto nuomonė svarbu tinkamai komunikuoti su viršjutiminiu pasauliu, o kartais naudingiausia tiesiog nesikišti. Susikaupkime, Andžejus bando užmegzti kontaktą.